Siemanko, witam w kolejnym materiale. Dzisiaj przedstawimy Wam węzeł Berkeleya. Także plecionkę składamy w pół. Przekładamy przez otwór w naszej główce jigowej, czy w krętliku, no w cokolwiek, do czego będziemy wiązać naszą plecionkę. Robimy taką, no oczko jakby. I teraz przewijamy, ja to zazwyczaj robię 5 do 6 razy. Owijam wokół te dwa, podwójną jakby końcówkę wokół plecionki, przekładamy z powrotem przez oczko, zaciskamy, wszystko ładnie, równiutko dociskamy i to już jest koniec naszego węzła. Także to jest mój drugi węzeł, który używam wraz z tym węzłem Palomar, także na zmianę, raz ten, obydwa sprawują się wyśmienicie w moim przypadku, nie mam problemu ani z jednym, ani z drugim, polecam obydwa każdemu. Na końcu tylko obcinamy jeszcze niepotrzebne końcóweczki i w sumie węzeł jest gotowy. To by było tyle z mojej strony, dzięki bardzo. Pamiętajcie ustawić łapkę w górę, subskrypcję, jeśli podobają Wam się materiały, a ja zapraszam do kolejnego materiału. Także trzymajcie się, piona, pozdrowienia i połamania.